zrobiłem specjalny tor driftowy dla was do testów, tak żebyście mogli sprawdzić swoje umiejętności drifterskie, ale uwaga, jest on dość wymagający, zwłaszcza jeśli gracie na kierownicy ze sprzęgłem, z hamulcem ręcznym. Jest wymagający, trzeba dobrać sobie odpowiedni samochód, nie za szybki do driftu, nie za mocny, raczej taki, który będziecie mogli w każdej sytuacji kontrolować. Ja w tym wypadku wziąłem sobie M2 z Formuła Drift, zawsze był sceptyczny co do tych samochodów typowo driftowych w Fordzie pretuningowanych, ale powiem wam, że ta BMA naprawdę mi podpasowała. Nawet zobaczcie, zmieniłem sobie na niej kolorek, także nie ma tych standardowych malowań. Wygląda prawie, jest jopa trochę, nie? Zobaczcie, można by było jeszcze go trochę obniżyć. Wygląda prawie cywilnie, tak z daleka może by ktoś się nie poznał, ale jest to totalnie driftowa bestia. Brawurowe osiągi, waży chyba, nie wiem, z 1000 kg. Fantastycznie się tym driftuje, ma odpowiednią długość, ale jeśli chcecie sobie przetestować ten tor, pojeździć sobie na nim, popróbować, czy to na padzie, czy na kierownicy, na padzie myślę, że też to jest wyzwanie, żeby go ładnie przejechać, to teraz macie kod do tego wyścigu. Ten wyścig zaczyna się w tym miejscu i nie będziecie mieli tutaj żadnych przeciwników. Pokażę wam, jak wygląda, jak go mniej więcej przejechać. Mam nadzieję, że mi się uda od razu, bo nie jest to takie proste. Drift Competition City. Tak, tu macie takie po prostu zawody driftowe nocne. Będziecie driftować w tunelu, podjeżdżacie sobie tutaj do początku. Są światła, są krzyczący i obserwujący was ludzie, także poczujecie się jak na prawdziwych zawodach driftowych. Tutaj macie start na wyścigu, oczywiście są checkpointy, ale nie jest to jakoś bardzo ważne, żeby ten wyścig ukończyć. To jest wyścig typu sprint, nie musicie tutaj robić okrążeń. Później będziecie mogli tą samą bramką, którą teraz tutaj widzicie, wyjechać, jechać sobie tam do tyłu i skręcić w prawo w pierwszy zakręt, na pierwszym skrzyżowaniu i wyścig ukończycie praktycznie po dwóch okrążeniach. Dobra, jedziemy! No i tutaj już macie jedno okrążenie załatwione. Jak widzicie, jest sporo nawrotek, gdzie można przesterować furę i oczywiście staramy się utrzymywać samochód jak najbardziej gładko, staramy się nie najeżdżać kołami na krawężniki. Zobaczcie, kolejna nawroteczka i po każdym okrążeniu praktycznie będzie wam szło coraz lepiej. Staramy się w nic nie uderzać. Ta nawrotka jest przerąbana. Ledwo co, ten samochód praktycznie sam driftuje, ale 350 tutaj próbowałem trochę polatać i jest trudniej. Nawet mam takiego specjalnego Viperka zrobionego do driftu i Viperek jest zdecydowanie za szybki tutaj. Za dużo mocy ma, za szybko się rozpędza, więc wybierzcie sobie samochód taki, no nie za mocny, może inaczej lekki, który będziecie mogli łatwo manewrować w tych ciasnych miejscach tutaj. Nie wyszło mi tutaj. Tutaj chyba trzeba ten zakręt tak bardziej szerszym łukiem zrobić. Jest to świetny wyścig, właściwie wyścig
tor testowy, tor treningowy dla was do treningu driftu i umiejętności takich, gdzie jest ciasno, nawrotki różne. Zobaczcie, tutaj są praktycznie same nawrotki. Tutaj macie taki długi, bardzo przyjemny i łatwy do pokonania zakręt. Nie dawałem tutaj żadnych przeszkód, żeby po prostu na tym torze chociaż przez chwilę było przyjemnie. O, teraz trochę lepiej, trochę szerzej. Widzicie ta beczka. Te beczki generalnie są, to są porozstawiane. Można je staranować, no ale oczywiście cała sztuka polega na tym, żeby tego nie robić. I widzicie, już po chyba trzecim okrążeniu czy czwartym technika się poprawia z okrążenia na okrążenie i wam też polecam sobie potrenować. Myślę, że udoskonalicie swoje umiejętności driftingowe. Ta fura jest super, to jest standardowa M2 z Formula Drift. Totalnie nic przy niej nie grzebałem, tylko zmieniłem kolor, nie ustawiałem żadnych parametrów, kompletnie nic i jeździ się minią po prostu fantastycznie. No i przesterowałem. Ta nawrotka jest tutaj przemocna, musicie tutaj uważać. Jest miejsca niedużo, dałem opony w taki sposób, żeby można było jeszcze po zewnętrznej sobie troszeczkę śmignąć. Jak będziecie chcieli sobie zgarnąć hajs za ten wyścig, ukończyć go, to oczywiście możecie sobie śmignąć tutaj. Jeśli chcecie te wszystkie beczki sobie popostawiać na miejsce, no to wiadomo, że wystarczy sobie ten wyścig zrestartować. Ten wyścig oczywiście nie jest do farmienia kasy, ale w Fordzie jest tak, że im dłużej spędzicie czasu w jakimś wyścigu, tym więcej kasy dostaniecie. Tutaj za ten mój przejazd 4-minutowy dostanę raptem, nawet nie wiem ile, chyba nic nie dostałem, bo nie było żadnych przeciwników. O, dostałem expa prawie 3000. No to nie jest dużo, ale to nie jest tutaj naj... O, i 6000 kredytów. O, to nie jest dużo, to nie jest tutaj najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby trenować. Takich torów drift będę wam robił więcej i będziemy sobie na nich śmigać też na zlotach, ale nie będą to tylko tory driftowe, będą to też inne jakieś takie ciekawe tory, które sobie powymyślam specjalnie dla nas, żebyśmy mogli też śmigać sobie właśnie na zlosikach. A ten jest dla was do trenowania, możliwe, że zrobimy sobie na nim jakieś zawody driftowe. To wie, fajnie by było w sumie, no nie? Wiesz co, ja może chyba właśnie zrobię typowo taki tor pod zawody driftowe, gdzie będziemy się spotykać po to, żeby razem driftować. Problem jest tylko taki, że podczas tych zawodów, gdy wejdziesz sobie już w wyścig, nie można używać drona i robić zdjęć, a to jest bardzo fajne i to jest właściwie główna rzecz, którą robimy na zlotach. Więc trochę szkoda pod tym względem, no ale cóż, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Kilka takich torów przygotuję, teraz zrobiłem dla was tor typowo treningowy, więc bierzcie, trenujcie. Dajcie koniecznie znać, czy ten tor jest dla was wyzwaniem, czy jest prosty, czy ogarnęliście go, czy ktoś w ogóle przejechał go na kierownicy, czy daliście radę zrobić go na kierownicy, czy nie daliście rady zrobić go na kierownicy. Odezwijcie się w komentarzach, zostawcie łapę i suba, pamiętajcie o tym, trzymajcie się, na razie, piąteczka, ależ to lata.